tym roku wyjątkowo. Liczymy, że będzie szczególnie dużo szopek, ale szczególnie świętujemy wpis szopkarstwa na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. W wielu szopkach mamy odwołanie do UNESCO. Jest napis, są postaci dodatkowe i to jest to ważne wydarzenie. Natomiast w wielu szopkach mamy odwołanie oczywiście do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziś to taka tradycja. W Krakowie tradycja jest najważniejsza. Od początku, od pierwszych konkursów jury oglądało pod pomnikiem. Jurorzy chodzą i oglądają. To jest taka prezentacja pod pomnikiem, w korowodzie, na scenie, żeby mieszkańcy, turyści, widzowie mogli pooglądać te szopki. Po raz 58 w tym roku startuje. Kraków, architektura, modelarstwo, mechanika, wszystko co ja uwielbiam. 60 postaci się rusza, 9 silników, jest bardzo złota, bardzo ruchliwa. Ojciec mnie zachęcił w czasie wojny, klejąc mi jakąś szopkę, taką zwykłą. Córka trochę mi wturowała, jak była jeszcze malutka. Wydawało mi się, że można zacząć robić coś innego niż normalne szopki i jakoś tak bardziej podejść do czym szopka była, teatrem, i mówiła o życiu codziennym, o sprawach, które były w ciągu roku się przeodbywały, po prostu tak jak to było. To jest jedna wielka improwizacja. W miarę narastania różnych wydarzeń się tworzą pomysły i rośnie. No myślę też to, że właśnie zrobiłam szopkę, starałam się, żeby wejść do konkursu. Robiłam ją z babcią, mamą i dziadkiem. Najpierw to było oczywiście bardzo dużo pracy z figurkami, a później zaczęła się robić konstrukcję, no i tak powstała nasza szopka. To dwie rzeczy. Pierwsza to po prostu pasja taka artystyczna mojej córki oraz olbrzymia chęć uczestniczenia w tym konkursie i właściwie takie marzenie z dzieciństwa mojego taty. W zeszłym roku byliśmy na wystawie szopek krakowskich, no i spontanicznie podjęliśmy decyzję, tak robimy, i właściwie na drugi dzień zaczęliśmy pracę nad tą szopką wspólnymi siłami do ostatnich chwil i jesteśmy dumni z tego. Przepiękna tradycja, nawiązująca właśnie do wszystkiego, co jest w Polsce, a przede wszystkim w Krakowie.